Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Mam dla Was nową serię. Nazywam ją Anty-Bitcoin i w tej serii będę chciał analizować argumenty sceptyków, czyli ludzi, którzy mówią, że Bitcoin nie ma z założenia żadnego sensu, tylko nie chciałbym polemizować z tymi argumentami na zasadzie internetowego trolla, że jesteście głupki, tylko bardzo, bardzo merytorycznie, zastanawiając się nad każdym kolejnym argumentem. Niektóre z nich mają sens, a niektóre moim zdaniem są absurdalne. Tak jak ten, który omówię dzisiaj, czyli że Bitcoin jest nieekologiczny i przez to upadnie. Nieekologiczny w sensie zżera dużo energii. Na początku jeszcze poproszę Cię o subskrypcję tego kanału. Zmierzamy do liczby 15 tysięcy. Bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że zostaniesz jednym z kolejnych subskrybentów i że dalej będziemy mogli ten kanał z Tobą fajnie, szybko rozwijać. No i dobra, do rzeczy. Bitcoin zżera tyle energii, co 0,5% energii świata, tyle energii, co całe Węgry. Teraz już pewnie więcej, bo ta informacja z Węgrami to było sprzed tam, nie wiem, 2-3 miesięcy, a sieć Bitcoina stale rośnie. W związku z czym Bitcoin jest nieekologiczny i dlatego upadnie, tak mówią sceptycy. Tylko że nie zauważają aż 5 rzeczy, które powodują, że ta argumentacja nie trzyma się kupy. Pierwsza rzecz jest taka, punkt jeden, że ludzie nie są ekologiczni. To jest wszystko fikcja i marketing. My opowiadamy, że dobra, my teraz będziemy tworzyć samochody elektryczne, ble, ble, ble i delikatną gwiazdką zaznaczamy, a w zasadzie nigdy o tym nie mówimy, bo o tym się głośno nie mówi, że stworzenie dzisiaj jednego silnika elektrycznego wymaga zużycia takiej ilości ropy, którą silnik diesla spaliłby przez 27 lat. A to trzeba spalić naraz, żeby zrobić jeden silnik elektryczny. No ekologia? Brawo. Jaki jest ekologiczny powód, że ludzie jedzą dzisiaj mięso? Bo kiedyś to rozumiem, że nie było alternatyw, no i albo zabiłeś kuraka, czy dogoniłeś jakiegoś tam geparda jakimś cudem i pojadłeś, albo no umarłeś. Więc faktycznie było ciężko. Dzisiaj już tak ciężko nie jest i dzisiaj gdyby cały świat przerzucił się na wegetarianizm, a najlepiej weganizm, no to przecież, już pomijając jakby te rzeczy oczywiste, że zwierzęta by nie cierpiały bez powodu, to cały świat wyszedłby z biedy. Bo nie ma tyle miejsca, żeby, no na świecie nie ma tyle miejsca, żeby wszędzie wypasać te zwierzęta w dobrych warunkach godziwych i tak dalej, żeby mięsa wystarczyło dla wszystkich. Natomiast jest na świecie tyle miejsca, żeby pola uprawne dostarczyły wszystkim nam roślin. I to, żeby jeszcze ludzi było 2-3 razy więcej, roślin wystarczy. No to co? Jemy nagle same rośliny, bo zabijanie zwierząt jest nieekologiczne, szkodliwe dla społeczności. W dodatku przecież my zaburzamy równowagę wszechświata przez to, że no jeszcze pół biedy jak jesz, no ale my nie tylko jemy, tylko jeszcze buty skórzane, kość słoniowa, różne inne rzeczy, które powodują, że gatunki wymierają. To jest nieekologiczne. No to co? Ludzie tego nie robią, bo jest nieekologiczne? Czy kłusownictwo upadło przez to, że jest nieekologiczne? Nie, mało tego. Jest silnie zwalczane w każdym miejscu na świecie, a i tak nie da się go pokonać. Argument bezsensowny. Ludzie nie są ekologiczni. To jest tylko na pokaz. Oczywiście czasem jasne, wezmę sobie papierową reklamówkę zamiast plastikowej i sobie tam mogę opowiadać, że o, teraz normalnie naprawiam świat. I ja nie mówię, że nie powinniśmy tak robić i absolutnie nikogo nie chcę jakby odwodzić od działań proekologicznych, bo jak najbardziej, to jest dobry kierunek. Natomiast ja uważam, że jeszcze kilkanaście pokoleń minie, zanim człowiek będzie mógł uczciwie powiedzieć, że jest ekologiczną istotą. Dzisiaj absolutnie tacy nie jesteśmy i mimo, że wiemy, że plastik rozkłada się 400 lat, to aż tak nam to nie przeszkadza. W związku z czym ekologia w tym wypadku to fikcja. To jest takie gadanie, a przecież nikogo tak naprawdę nie obchodzi, spójrz mi w oczy. Nikogo to nie obchodzi, że Bitcoin zżera 0,5% energii świata. Ludzie to tak naprawdę mają gdzieś, mieli to gdzieś i będą mieli to gdzieś, nawet jeżeli Bitcoin będzie zżerał 20% energii świata. Nikogo to nie interesuje i już. Punkt drugi. Czyja to jest energia? Zastanówmy się. No bo ojej, bo to tyle kosztuje, bo to zżera energię. Ale ja się pytam, czyją energię to kosztuje? Czy mnie to martwi, że w Twoim biurze zostawiasz na noc włączone światła, bo tak lubisz?
Czy będę ci stać pod drzwiami i mówić: zgaś te lampy, zgaś, bo to jest nieekologiczne, a rachunek ci wzrośnie. Trzeba będzie do Taurona przelać 10 zł więcej albo 100 zł. Nie robię tak. A wiesz czemu? Bo to twoje biuro albo mieszkanie, a nie moje. Ja się martwię o swoje biuro, żeby tu było zgaszone światło na noc, a nie o twoje. Więc ja się pytam, to kto zużywa tą energię? Państwo, że to jest tak, że kraj zużywa energię na bitcoina i przez to podatnicy powinni się martwić? Nie. Zużywają koparki, które są prywatne. Mają je firmy, mają je jednostki, ludzie, którzy sobie je kupili, podłączają je sobie do prądu i mają to gdzieś, to jest ich prąd, oni za to płacą rachunek w zależności od kraju, w Chinach mniejszy, w Polsce większy, ale to oni płacą. Czy ja mam tobie zabronić jeździć sportowym samochodem, bo samochód sportowy spali 30 litrów na 100? To nie jest moja sprawa. Jak ja chcę być pro-eko i tak dalej, oszczędzać, albo mnie po prostu nie stać, to wsiądę do autobusu i rzeczywiście ja jako jednostka spalę tego paliwa dużo mniej. Ale twój samochód to jest twoja rzecz i to, ile on pali. Więc co to za argument, że Bitcoin upadnie, bo dużo kosztuje? Ale ludzie płacą. To jest cena, którą ludzie gotowi są w stanie dać. Ferrari też dużo kosztuje i też nie upada. Ubrania niektórych renomowanych marek też dużo kosztują, też nie upadają. Wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i do Dubaju też dużo kosztują, też nie upadają. Ile paliwa zużywają samoloty? No i co z tego? Po prostu, jak ludzie mają pieniądze, to mogą je wydawać. Może ktoś sobie kupić nowy zegarek, a może ktoś sobie kupić koparkę, a potem płacić co miesiąc za prąd. Czemu by nie? Więc prywatne pieniądze, także nie ma to ten argument tutaj żadnego sensu. Punkt trzeci. Bitcoin zużywa za dużo energii, upadnie i tak dalej. Czy wiesz, że Bitcoin jest projektem open source? Co oznacza, że można go zmienić? Po prostu, wystarczy zgoda społeczności. No, to wystarczy, to trzeba powiedzieć w cudzysłowie, bo to nie jest takie proste. Natomiast gdyby się faktycznie okazało, że Bitcoin zżera tak dużo energii, że brakuje w ogóle prądu na inne rzeczy, że czajniki przestają działać, bo Bitcoin ktoś włączył. Włączyli Bitcoina, nie mogę wypić herbaty. Gdyby faktycznie tak któregoś dnia było, to deweloperzy wręcz zostaną zmuszeni do znalezienia innego rozwiązania. To nie jest tak. Tak samo jak słucham argumenty, że Bitcoin upadnie, bo nie jest quantum resistance. Nie jest odporny na komputery kwantowe, które będą dopiero za 10 lat. No a co za różnica? To może być w przyszłości. Co to jest za problem? Bitcoin to nie jest zamknięty projekt. Nie wiem, czy wiesz. To nie jest, że Satoshi napisał, wysłał w świat i koniec, dziękujemy. Nie, on się ciągle pisze. Zobacz na GitHubie, ile jest cały czas nowych rzeczy dodawanych. Niektóre pewnie nie mają sensu, a niektóre mogą go zrewolucjonizować albo po prostu usprawnić. Więc gdyby się faktycznie któregoś dnia okazało, że ten proof of work, ten dowód pracy powoduje, że świat się rozpada, to deweloperzy zrobią głosowanie i napiszą nowe skrypty i przejdą na proof of stake na przykład, albo na cokolwiek innego, co wtedy będzie w modzie, albo co będzie akurat działało najlepiej. W związku z czym nie ma powodu, żeby Bitcoin upadł przez nadmiar zużycia energii, ponieważ gdyby był nadmiar, to można zmienić skrypt. I jeżeli faktycznie to byłby realny problem, to deweloperzy w postaci 51% choćby ludzi się zgodzą na to. Jeżeli faktycznie byłaby alternatywa, że Bitcoin upadnie, no to oni stwierdzą, nie, dobra, to przechodzimy na coś innego. Piszemy, przepisujemy, trochę roboty będzie, ale to jest do zrobienia. Punkt czwarty. To, że może się zmienić na proof of stake, nie znaczy, że to ma sens. Bo jest to odwieczny problem i taka dyskusja, że te proof of work to jest bez sensu, te koparki podłączają, te prądy zużywają, nie wiadomo co, a proof of stake taki wygodny, klikasz, blokujesz środki i wszystko działa, proszę, wykopujesz sobie, nie zużywając żadnej energii. Wszystko ładnie, pięknie, no ale każdy medal ma dwie strony. Jeżeli interesujesz się technologią blockchain trochę głębiej i patrzysz na różne projekty, to proof of stake nie jest taki doskonały i też ma swoje problemy. Po prostu. Choćby takie, że jest problem z decentralizacją. Tak jak na przykład w projekcie LISK czy w projekcie EOS. W projekcie LISK masz delegatów, zresztą w EOSie też. W LISKu jest ich, z tego co wiem, więcej trochę. Natomiast z tego co wiem, to też nie jest to jakaś duża liczba. Czyli to nie jest tak, że sobie każdy zatwierdza transakcję. Tak jak na Bitcoinie. Podłączysz sobie byle jaką koparkę sprzed 5 lat i ona coś tam zrobi też w tej sieci. Pewnie niedużo, no ale działa. Natomiast no, w LISKu czy w EOSie masz delegatów. W EOSie masz 21 delegatów. No to są ludzie, którzy są ze sobą na telefonie. Oni się wszyscy ze sobą znają. I my to nazywamy decentralizacją. 21 chłopak, którzy zatwierdzają wszystkie transakcje. Co jak oni się kiedyś dogadają, żeby coś w tych transakcjach namieszać?
Oczywiście tam jest skrypt, są metody, żeby ich wyłączyć, usuwać, karać za złe zachowanie, jasne, ale to z założenia sugeruje, że może istnieć złe zachowanie. Także zastanawiam się, czy to na pewno jest tak, że świat potrzebuje eliminacji proof of work i koniecznie każda kryptowaluta musi być proof of stake. I tutaj to Ethereum, które przechodzi z proof of work na proof of stake, zmierza do znalezienia rozwiązania. Oni szukają właśnie sposobu na to, jak ten proof of stake zastosować tak, żeby to dalej było zdecentralizowane. No bo nawet, jeżeli by nie było tak, że są delegaci, no w Ethereum nie masz delegatów, więc wszyscy, którzy na przykład trzymają Ethereum, mogliby sobie zatwierdzać te transakcje i przez to dostawać jakąś ilość, to w dalszym ciągu może się pojawić centralizacja, no bo wejdzie paru grubasów i obkupią 65% Ethereum, Etherów sobie wykupią, po prostu, bo ich stać. Ja sobie kupię jednego Ethera, ty sobie kupisz drugiego, Franek kupi trzeciego, a potem przyjdzie Stefan i kupi 100 tysięcy Etherów. I niby jest decentralizacja, bo jestem ja, ty i Franek. Tylko że jak tak spojrzysz na liczby, to się okazuje, że wpływ na całą tę sieć ma zdecydowanie większą Stefan. I co? Czyli też da się to scentralizować. Oczywiście w Proof of Work też można ten argument wysunąć, że ktoś będzie w posiadaniu większości koparek. To akurat jest mało prawdopodobne, natomiast można być w posiadaniu dużej części mocy obliczeniowej przez to, że ma się dużą kopalnię, czyli przejmować moc koparek z całego świata. Więc jak najbardziej. Natomiast każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Ja bym tutaj tak pochopnie nie stwierdzał, że Bitcoin koniecznie powinien przejść na proof of stake, bo to jest jakieś idealne rozwiązanie. Ani jedno, ani drugie nie jest idealne. Może będzie jakieś trzecie, znaczy już są trzecie, czwarte i dziesiąte, a może będzie 68 albo 69, if you know what I mean. I ono może będzie najlepsze, nie wiem. Natomiast, tak jak mówię, zawsze można też to zmienić. No i punkt piąty, Lightning Network. Trwają cały czas testy Lightning Network, jest coraz więcej nodów w tej sieci. W skrócie chodzi o to, że transakcje Bitcoinem będą niedługo w zasadzie, no bo w ciągu chyba paru miesięcy to powinno już tak być totalnie przetestowane, no a nawet jak nie, no to niech będzie 2 lata. Będzie tak, że transakcja Bitcoinem kosztuje centy i trwa ułamek sekundy. I co wtedy? Lightning Network nie potrzebuje tej całej energii, ponieważ ta sieć działa na innej zasadzie zupełnie i ona jest jakby nakładką, osobną warstwą sieci, że tak powiem, koparkowej. Co oznacza, że nagle schodzimy w ogóle z wymogów i robimy zdecydowanie mniejsze zużycie. A to jest dopiero pierwszy tak naprawdę taki działający pomysł, który rzeczywiście, znaczy działający, no na razie się rozszerza, jeszcze nie działa na całym świecie, ale pierwsza taka rzecz, która już jest prawie że za progiem. Już zaraz będzie działało. Pierwsza, no to co? Ktoś komuś broni wymyślić drugą i 50? Jakieś kolejne nakładki na sieć Bitcoina, które spowodują, że będzie zużywać mniej energii i tak dalej? Oczywiście, że nie i jest pewne, że kolejne takie pomysły będą powstawały, bo czemu by nie? Także jeżeli ktoś zapyta Cię, czy Bitcoin upadnie dlatego, że zżera za dużo energii, więc jest nieekologiczny i świat tego nie wytrzyma, to odpowiedź brzmi 5 razy nie. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz, zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!